On, który własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał. List do Rzymian, 8 rozdział, 32 werset. Rzeczy widziane na krzyżu. Pan Jezus Chrystus, odwieczny Syn Boży, uniżył się i stał się człowiekiem. Zajął najniższe miejsce, był posłuszny aż do śmierci, nawet śmierci krzyżowej. Takie to okropne. Jakie okropne musiało to być dla Pana? Czym musiało być dla Pana, gdy Judasz zdradził go pocałunkiem? Jakim poniżeniem musiało być dla niego, gdy żołnierze pluli mu w twarz? Gdy był przez nich biczowany i stał się obiektem ich ordynarnych kpin i pogardy. Jeszcze więcej, jak musiało go to dotknąć, że musiał nosić nasze grzechy, że stał się grzechem za nas, a potem był sądzony przez świętego Boga, który nie mógł tolerować żadnego grzechu. W tych okolicznościach był otoczony przez świat w jego różnych aspektach. Był obiektem jego szyderstw i pogardy, z całą siłą zła napierającego na niego. Przeczytaj, jak w psalmach woła, szukając litości i nie znajdując żadnej, wołając do Boga: Boże mój, czemuś mnie opuścił? W tych właśnie chwilach cierpiąc niewypowiedzianie w posłuszeństwie Bogu, on doskonale objawił Boga, wysławiając Go w najwyższym stopniu. Sprawiedliwość Boża była objawiona, gdy uderzył swojego Syna, sprowadzając na Niego wyrok. Gdy Pan Jezus niósł moje grzechy na drzewie, świętość Boga była widoczna, gdy Pan zawołał: dlaczego mnie opuściłeś? Większe jeszcze tam zostało chwalebnie objawione, że Bóg jest miłością. Więcej jeszcze, tam zostało chwalebnie objawione, że Bóg jest miłością. Widzimy tam Boga, który wydał swojego jednorodzonego Syna na śmierć. Tak, Boga, który osobiście sądził swojego Syna, aby uratować od tego wyroku winnych, zagubionych grzeszników. Nigdy Bóg nie patrzył na swojego Syna z większym zachwytem niż właśnie w tych chwilach, gdy musiał ukrywać przed Nim swoje oblicze, ponieważ nosił należny mi wyrok. Jakim musiało być dla Boga opuszczenie Jego Syna, gdy wisiał sam na krzyżu otoczony przez swoich wrogów i gdy Bóg pozornie musiał stanąć po stronie swoich wrogów? On, który własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał. List do Rzymian 8:32.